Jak ta mgła opadła, to można powiedzieć, że arcyksięciu szczęka opadła. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pierwsze olkuskie rejaki, wybite za panowania Zygmunta III Wazy oraz o historii i wydarzeń bitwy pod Byczyną oraz o dwóch kluczowych postaciach tej bitwy, hetmanie korony Jana Zamojskim oraz rotmistrzu wojsk kozackich na służbie Polski Gabrielu Chłupku, bez których nie mielibyśmy dzisiaj ani polskich trojaków, ani Zygmunta III Wazy na tronie polskim, czyli Zygmunta III Wazy jako króla. Sejm Polski i król wysłali, no nie powiem delegację, ale całą armię, żeby przepędzić arcyksięcia Maksymiliana z ziem Polski. I mało tego, Sejm wyposażył go, że miał prawo także go ścigać poza granice Polski. I właśnie jak się arcyksiąże dowiedział, że tutaj idzie już naprzeciw jego armia znacznie silniejsza, Jana Zamojskiego, to było 6 tysięcy żołnierzy, to się przestraszył, dlatego że jego armia w międzyczasie po tej porażce pod Krakowem stopniała. I były jeszcze różne epidemie właśnie w Krzepicach i jego armia była już znacznie mniejsza, on się czuł słaby. Jak on się dowiedział, właśnie będąc w Wieluniu, że już tutaj blisko jest ta armia Jana Zamojskiego, to się wystraszył i uciekł do Byczyny. Wojska śląskie nie miały prawa przekroczyć granicy śląskiej. One służyły dla ochrony jakby wojsk arcyksięcia, ale nie mogły przekroczyć granicy z Polską, ponieważ Śląsk nie chciał wypowiedzieć wojny Polsce. Tak więc arcyksiąże znalazł się w bardzo ciekawej sytuacji, bo tu właśnie Jan Zamojski miał prawo przekroczyć, on o tym nie wiedział, ale tutaj dostał te posiłki. No i następnego dnia, bo to była najpierw noc, tutaj wyprowadził swoje wojska na stronę wschodnią, dlatego że tu była droga królewska do Zbyczyny, do Wieluni. Jedyna droga, jaka była wtedy pomiędzy tymi miastami. No i właśnie on ustawił swoje wojska na wzgórzu, w bardzo dobrym miejscu i na stoku tego wzniesienia, po obu stronach drogi prowadzącej właśnie do Wielunia. I wojska ustawił w Półksiężyc. A wiadomo, że taki układ wojska służył po to, żeby wciągnąć w zasadzkę, bo jeżeli wojsko idzie centralnie, to później te skrzydła się zamykają i zostają otoczeni i łatwo ich wtedy zwyciężyć. Natomiast Jan Zamojski no, przewidział taki scenariusz, no i on nie zamierzał z tego skorzystać. Mianowicie on miał bardzo dobry wywiad i zboczył z tej drogi. Tutaj jest droga właśnie obecnie do Roszkowic, trochę dalej w kierunku Wielunia, ale lekko z boku są Sierosławice i on zboczył z tej drogi, bardziej właśnie z naszej strony na lewo. No i po takiej tajemnej grobli, która była bardzo wąska, pomiędzy mokradłami, bo właśnie w okolicach Prosny, no to są bagna i mokradła, była zima, 24 stycznia 1588 rok. Ten grunt był zamarznięty, no i trudno sobie wyobrazić, żeby 6000 armia przeszła w krótkim czasie przez wąską 2 do 3 metrów grobę, prawda? Prawdopodobnie tędy przeprowadzono te najcięższe wojska, jazdę, ale także armaty. Natomiast lekka jazda konna, tatarska i kozacka przeszła prawdopodobnie po tych zamarzniętych mokradłach. No i uderzyli znacznie pod kątem. Była niedziela, rano była mgła. Jak ta mgła opadła, to można powiedzieć, że arcyksięciu szczęka opadła. On się spodziewał, że te wojska tutaj będą na wprost i wyczekiwał, ale tych wojsk nie ma. Aż tu nagle, jak mgła opadła, to on je zobaczył w najgorszym miejscu dla niego,
bo na lewym skrzydle, które było najsłabiej obsadzone. No i to spowodowało, że oni musieli się przemieścić, przeorganizować te wojska. Natomiast armia arcyksięcia, no podobnie też jak Zamoyskiego, była wielonarodowa. Ale trudno było zrozumieć, na przykład dla Węgrów i Śląska, no, na przykład Śląska, ale dla Węgrów i wielu narodów, jak wydawano rozkazy po niemiecku. No i oni musieli się przemieścić. No i najpierw chodziło o to, żeby oni zeszli z tego zniesienia. Już powiedziałem, co zrobił Hołubek. No i w końcu udało się, że oni sprowokowali, że te wojska częściowo zeszły z tego wzniesienia. No i zaczęła się bitwa. Ale Jan Zamoyski miał husarię, 2000 husarii. Husaria działa na równinie. Jak oni zeszli na tą równinę w ciągu niecałej godziny, po prostu wymieciono, zniszczono tą armię arcyksięcia. No i on nie mógł, tak szybko się potoczyły te wydarzenia, że on nawet nie wykorzystał innych tych wojsk, bo on w przewadze miał piechotę, ale dobrze uzbrojoną broń. No i jak ta husaria zadziałała, to po prostu sytuacja była dla niego, dla arcyksięcia, już bardzo niedobra, dlatego że on musiał ratować się ucieczką. Po prostu nie zdążył wykorzystać tej piechoty, musiał uciec szybko do Buczyny i jeszcze tutaj się zmieściło około 1500 żołnierzy. Bramę zamknięto, pozostali głównie ta piechota, która już, bo jak dowództwo uciekło, no to oni byli zostawieni na pastwę losu. No i właśnie głównie lekka jazda konna, właśnie kozacka i tatarska, wycięła jej całą tą piechotę. Nie zdążyli uciec ani do lasu, ani do Wyczyny i tam polegli około 3,5 tysiąca żołnierzy. Łącznie zginęło około 4,5 tysiąca żołnierzy. No i co było w Wyczynie? Zamknięto bramę. Wyrżnięto tych pozostałych, którzy się do miasta nie dostali. Natomiast tutaj w mieście, no, arcyksiąże miał niewiele czasu, dlatego że Zamoyski otoczył całe miasto swoim wojskiem. Było obowiązane. Sprowadzono armaty, zaczęto niszczyć ramy i mury. No i ultimatum było takie, albo się poddadzą, albo miasto zostanie zrównane ziemią, a oni zostaną zgładzeni. Nie było wyjścia. Mieszkańcy nalegali arcyksięcia, żeby się poddał, dlatego że żeby ocalić ich i miasto. Wywiążono białą flagę z wieży zachodniej, a on o godzinie 3 w nocy, a o godzinie 6 on po ustaleniu warunków poddania się właśnie z bramy polskiej podążył do obozu Jana Zamoyskiego, który był z tej strony miasta. No i właściwie na tym się jakby całość skończyła, ale nie zupełnie, dlatego że tak. Później jak go zabrano, to on dostał się do niewoli, która trwała prawie półtora roku. To była rzecz bardzo ciekawa. No i również właśnie jego brat, cesarz Rudolf II, no, nalegał, żeby go wypuszczono. A także papież Sykstus V wysłał swojego legata, żeby brał udział tutaj w zawarciu pokoju, który został ostatecznie zawarty. Właśnie to był pokój bytomsko-będziński. W dwóch miastach radzono, jak żeby doprowadzić do pojednania, do zawarcia pokoju, który zawarto znacznie później. No i a co było w Wyczynie? I po tym, jak oni wyszli z miasta, arcyksiąże i ci główni dowódcy, to później miasto zostało splądrowane. No, trzeba było łupy dostać w nagrodę za udział w tej bitwie. No i tutaj zniszczono całą Wyczynę, również sąsiednie miasta, tutaj mamy Wołczyn, Kluczbork i wszystkie wsie, no, zostały ograbione.
Natomiast również i to wszystko zabrano do Polski, ale później również miasto zostało spalone. Przypadkowo takie prawa wojny, że trudno było upilnować. No i również te sąsiednie miasta i wsie też zostały popalone. Tutaj dwa dni jeszcze po bitwie, tutaj toczyły się jeszcze, najpierw te wojska, te 1500 żołnierzy tutaj było, później zostali wypuszczeni na wolność i z wieży zachodniej niemieckiej pieszo poszli do Namysłowa. Urządzono taką paradę, znaczy dla Jana Zamoyskiego, żeby właśnie taki szpaler utworzono przy bramie zachodniej. Właśnie Tatarzy i Kozacy trzymali toporki nad głowami właśnie tych, którzy w takim szpalerze przechodzili na wolność, żeby pieszo udać się do Namysłowa, a Jan Zamoyski w czerwonej deli, z tyłu były pióropusze, prawda, jak cesarz rzymski odbierał ten pochód właśnie tych przegranych, no i oni poszli do Namysłowa. No i na tym się bitwa skończyła, na końcu właśnie spalono to miasto. Tutaj widzimy pomnik właśnie Gabriela Chałupka, bo on zginął pod Byczyną. Jest bohater i Polski, i Ukrainy, i może pierwszy bohater, bo z 1588 roku on zginął właśnie w bitwie pod Byczyną. On osiągnął wielkie zaszczyty w ogóle za czasów króla Stefana Batorego. Dostał nadania królewskie, był bardzo liczącym się dowódcą i on obronił zamek w Rapsztynie. Przed wojskami arcyksięcia, Rapsztyn to jest jakby dzielnica Olkusza, tam były kopalnie w Olkuszu, bo on należał do, to byli straceńcy, to były takie oddziały, które zaczynały bitwę, czyli oni tak zwani harcownicy, oni podchodzili pod całe oddziały wroga, no i po prostu chciały sprowokować, żeby oni się przesunęli, żeby oni się przemieścili, żeby po prostu, żeby oni zeszli tu w Byczynie z tego wzniesienia, na którym te wojska stały, na równinę, dlatego że na równinie działała husaria, a Polacy mieli husarię wtedy. No i on zginął, ponieważ te oddziały straceńców, to po prostu byli bohaterowie, którzy narażali swoje życie, bo wiadomo, że jak nieliczny oddział idzie przeciwko wielkiej armii, to jest to bardzo ryzykowna sprawa. Pokażę wam dwa trojaki wybite w Olkuszu w pierwszych latach panowania Zygmunta III Wazy. Monety te dość rzadkie, trudno spotkać te monety na rynku numizmatycznym w pięknych stanach zachowania. I jedna z tych monet nawet prawdopodobnie nie została skatalogowana i opisana w katalogu Igera. Na wstępie powiem, że mynica w Olkuszu działała w latach 1579-1601. Została uruchomiona jeszcze za panowania Stefana Batorego i zamknięta za panowania Zygmunta III Wazy. Wybijano w tej mynicy monety następujących nominalów. Trzyciaki w roku 1591, szelongi od 1579 po 1586 rok oraz z kolei od 1588 po 1594 rok. Półgroszy w mynicy olkuskiej wybijano od 1576 po 1580 rok. Grosze w mynicy olkuskiej wybijano od 1579 po 1582 rok. Z kolei od 1593 po 1594 rok. Trojaki wybijano od 1579 roku i aż do 1601 roku, w każdym roku wybijano trojaki w tej mynicy. Także mynica olkuska wybijała talary w 1583 roku,
oraz pół dukaty w roku 1580, a także 2 talary w roku 1580. Technika, jaka była stosowana na tej mynicy, to była technika bicia monet. Obie moje monety posiadają mały portret króla. Istnieje także duży portret króla dla roku 1588. I pierwsza z tych monet, pozycja w katalogu Igera O.88.8C, stopień rzadkości R1, rok 1588. Waga tego trojaka 2 gramy i 46 mg. Na rewersie widzimy orzeł i pogoń, między nimi mała tarcza z herbem snop wazów, nad nimi nominał, trójeczka rzymska, u dolu herb przegonia w małej tarczy rozdzielonej datą 1588. Po bokach herb przegonia, u góry nad cyframi dat inicjale I, D, czyli Jan Dulski, podskarbie wielkie korony. Napisy charakterystyczne dla trojaków Zygmunta III Wazy na rewersie. Na awersie widzimy mały portret króla w koronie z kryzą, napis w otoku SIG 3DG Rex Pol MDL, czyli Zygmunt III z Bożej Łaski, Król Polski, Wielki Książę Litewski. Ta moneta nieco ciekawsza moim zdaniem. Rok 1589, stylistycznie taka sama jak ta poprzednia moneta, można powiedzieć identyczna na rewersie. Natomiast ciekawostka mieści się na awersie tej monety. Widzimy także samo pięknie zachowany portret młodego króla Zygmunta III Wazy i napis w otoku SIG 3DG Rex PO MD LIT. I co ciekawe, że mamy tutaj niecharakterystyczny napis dla trojaków z danych lat emisji, czyli zamiast POL mamy PO. I to stanowi rzadkość dla danej monety. Podobną pozycję Iger opisał pod numerem O.89.1C, tylko na awersie w legendzie skrót PO zamiast POL. Waga tej monety 2,39 grama i charakterystyczna ta moneta tym, że na awersie napis kończy znak mniczy Mikołaja Hewala de Calpino, probierza, a później zarządcy mnicy w Olkuszu. Co ciekawe, jego tata miał dokładnie takie same imię i nazwisko i był zarządcą mnicy w Olkuszu w latach 1585-1586. Pochodził z pod Gdańska i najprawdopodobniej jest wnukiem wybitnego astronoma. Także moim zdaniem ciekawe wygląda data w tej monecie. Ósemka wygląda tak, jakby została przebita z dziewiątki lub z jakiejś innej literki. Co myślicie o tej monecie? Proszę pisać w komentarzach.